A mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają. Mają, mają, mają. Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Tata, a jaki język jest najstarszy na świecie? Chodzi ci o język ludzki? No a jaki? Tata ma trochę racji, bo na świecie różne stworzenia, duże i małe, się ze sobą w różny sposób komunikują. Więc jaki jest nasz najstarszy ludzki język? No, na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie zachowały się bowiem żadne bezpośrednie dowody na jakikolwiek pierwszy używany język. Ale widzisz, niektóre języki są uznawane za bardzo stare, a ich korzenie sięgają czasów prehistorycznych. Na przykład hebrajski, sanskryt, aramejski, one często są uważane za jedne z najstarszych języków znanych ludzkości. A język to zawsze brzmiał jak dziś? No, niekoniecznie. Dzisiaj i pewnie już dawno temu w różnych językach ludzie używali różnych dźwięków, na przykład mlaskania, gwizdania czy innych odgłosów. Ludzie używają ich do rozmawiania na odległość albo do przekazywania pewnych informacji. W niektórych plemionach, zwłaszcza w lesie czy w górach, ludzie używają tradycyjnych dźwięków do różnych rzeczy, jak ostrzegania, sygnalizowania czy szczególnie podczas polowania. I kto wie, może tak właśnie brzmiał pierwszy ludzki język, gwizdanie, mlaskanie i wciąganie powietrza, czego mama nie lubi. Bo mama jest oversensitive. A ty, mama, mówisz, że inne zwierzęta mówią. No tak, a mówi się, że podczas Wigilii przemawiają ludzkim głosem. Tak to bojda. Z tą Wigilią to może i tak, ale z tym, że zwierzęta ze sobą rozmawiają, to już nie. A jak? Ja nie słyszałam, żeby gadały. No bo one nie rozmawiają słowami. A ja znalazłem mnóstwo informacji, gdy przygotowywałem się do tej rozmowy i wiecie co? Body language? I tu masz rację. Body language, czyli język ciała. Zwierzęta wykorzystują gesty, pozycje ciała, wszelkie ruchy, aby przekazać swoje intencje. Wiele różnych gatunków zwierząt komunikuje się za pomocą dźwięków, takich jak, ja wiem, sygnały alarmowe, nawoływania, czy też odgłosy przywołujące partnera. Zwierzęta wydzielają też chemiczne substancje zapachowe, takie feromony, które informują ich o stanie zdrowia, płci, czy też o terytorium, które zajmują. Są też takie, które są w stanie rozpoznawać dźwięki charakterystyczne dla innych osobników, czy też sygnały związane ze zagrożeniem, czyli zwierzęta słuchają, bardzo dokładnie słuchają i patrzą też w oczy, a zmiany w spojrzeniu, czy mrużenie powiek, mogą być formą komunikacji pomiędzy zwierzętami. Poza tym niektóre zwierzęta używają delikatnych ukłonów, gryzienia, lizania, aby wyrazić sympatię, podporządkowanie lub też troskę. Natomiast zwierzęta takie jak psy używają węchu do identyfikowania innych osobników, terytoriów czy też różnych sytuacji. Niektóre zaś używają kamuflażu, nie psy, tylko zwierzęta, a także innych technik, aby komunikować się z otoczeniem lub polować na zdobycz. Na przykład koty, a także psy i inne zwierzątka jak liski używają ruchów ogona, aby wyrazić emocje takie jak radość, strach czy agresja. A ptaki i ryby często wykorzystują jaskrawe barwy w swoich piórach lub też łuskach do przyciągania partnera. I taka super ciekawostka. Niektóre ryby i owady używają impulsów elektrycznych do komunikacji, na przykład podczas szukania partnera. A mówi się, że dzieci i ryby głosu nie mają. A czy to jest prawda, Haniu? Nie, mają, mają, mają. Dorośli powinni z dziećmi rozmawiać i wspólnie podejmować różne decyzje, które nas wszystkich dotyczą, co? Tak. A jeśli chodzi o ryby, to delfiny robią klik, klik, klik. To prawda, ale mam pytanie, czy delfin to ryba? Delfin jest ssakiem. A, to prawda. Delfiny używają złożonych sekwencji dźwięków, tworząc rodzaj języka zrozumiałego tylko dla swojej grupy. To jest takie szyfrowanie. A niektóre owady używają wibracji, na przykład uderzając w liście, do przekazywania informacji o swoim położeniu. W ten właśnie sposób moja komórka przekazuje mi informację, że ktoś do mnie dzwoni i że gdzieś leży, jakiej szukam.
A są też zwierzątka, które używają jedzenia jako formy komunikacji społecznej i dzielą się tym jedzonkiem z wszystkimi innymi w grupie i to jest komunikacja. A to oczywiście nie jest wszystko, ale jest tego bardzo, bardzo dużo, co? Bardzo dużo, a nas kot Maciek nie mówi. Jak to nie mówi? Ja dzisiaj dowiedziałam się, że nasza kotka chce specjalnej choinki do obgryzania na święta. Takiej w kształcie myszki. Serio? A co możemy dla niej zrobić? Myślałam, że zamówimy jej zestaw do masażu kocich łapek albo sweter, żeby nie była zazdrosna o choinkę. Ale super pomysł! A gdybyśmy mieli psa? No pies chciałby, myślę, kurs gotowania. Dlaczego? Pomyślałabym wtedy o książce Sztuka gotowania dla piesków. Nie wiem dlaczego. Myślę, że chciałby nauczyć się gotować. To brzmi zabawnie. A co jeszcze będziemy mogli dla niego zrobić? Może założyłybyśmy mu kuchenny fartuch i nauczyły go robić ciasta? W końcu na pewno zjedlibyśmy pyszne psie wypieki. Mama, to by był hit na świątecznym stole. A papuga? Ale papugi nie mamy. Oj tam, mamy w parku w wielkiej papugarni. Ona chciałaby na pewno zestaw do naśladowania dzwonka telefonu. To może zorganizowalibyśmy wtedy wielki konkurs na najlepsze dzwonienie. Papugi stoją i każda udaje, że dzwoni inny dźwięk. Świetny pomysł, tata. A co z rybkami? Słyszałam, że chciały podwodne karaoke. To musiałyby mieć mikrofony pod wodą. A może znajdziemy dla nich mini gitary rybne? Pomysłowy prezent, a nasz lew chciałby być świętym Mikołajem, ale z torbą pełną mięsa. Jaki lew? Taki wymyślony, no, gdyby był. To może mu kupimy czapkę Mikołaja? O tak, to świetny dodatek. Kochanie, a gdyby zwierzęta zaczęły mówić w święta, co by to było? Kot by mówił po więcej smaczków, a pies to by mówił... Co się tak śmiejesz, co by mówił? Bo Maciek nas zaczepia, obudziła się. A pies to co? Powiedziałby, że co chce? Zabawki. Za to rybki zorganizowałyby podwodne party, podwodną imprezę. No, to brzmiałoby jak prawdziwa zwierzęca imprezka świąteczna. A może nasz kot poprosiłby o wyjątkowy koci detoks po świętach? I pewnie by powiedziała, że to jest najlepszy prezent. A co z psem? Może nasz pies chciałby specjalny kurs jogi dla psów, albo znalezienie ukrytych przysmaków pod choinką. To chyba dobrze, że jednak psa nie mamy. To byłyby świetne święta dla zwierząt. Mama, a co myślisz, żeby zrobić zwierząt taki zdusgot talent? Czyli zwierzęcy mam talent? Pomysłowo. Kot mógłby pokazać swoje sztuczki, pies mógłby śpiewać, a rybki, no cóż, pływać w rytmie muzyki. To byłoby mega zabawa. Mama, ja mam jeszcze jedno pytanie. Co by robiły zwierzęta, gdyby dostały prezenty od Mikołaja? Kot pewnie szukałby najbardziej szalonych zabawek, a pies biegałby wokół prezentów w nadziei na nową piłkę. A rybki? A rybki by chyba próbowali otworzyć te prezenty z jego małymi łebkami, płetwami. Po co? Aby dostać nowe zdjęcia z ich wyjątkowymi uśmiechami? Tak, to byłyby naprawdę magiczne święta w naszym zwierzęcym, wyimaginowanym domu. Bo to szaleństwo. To my już nie będziemy czekać, aż nasza Kicia powie coś na Wigilię, tylko będziemy codziennie czytać jej zachowanie, bo ona tak się z nami komunikuje. No tak, a teraz zaprosimy Was na bajkowisko! A ponieważ to trzeci odcinek mini cyklu adwentowego, to zapalamy dziś świecę trzecią, świecę radości. Oczywiście na naszych zasadach, tych, które są zawarte w dzisiejszym bajkowisku. Tytuł chyba wiadomy. Zapraszamy do bajkowiska, co nazywa się... Radość! Zapraszamy! A dzisiejsze bajkowisko będzie czytał tata. Bo mama nie może, troszeczkę podchorowuje. Zido, czy mogłabyś mi przygotować herbatę? Jestem strasznie spragniona, powiedziała Magda. Zida, dziewczynka o złocistych oczach, odpowiedziała z uśmiechem. Oczywiście, babciu, przygotuję ci coś wyjątkowego.
Zaczęła przeglądać zaczarowane przepisy na herbatę, a jej wzrok zatrzymał się na herbacie waniliowej. To było coś, co mogło przynieść im obu niezapomniane chwile. Skrupulatnie zastosowała się do przepisu. Czarna herbata, laska wanilii i gorąca woda. Była pewna, że to będzie coś wyjątkowego. Sam zaś przepis układał się w magiczne zaklęcie. Czarną herbatę wsyp jak czar. Laskę wanilii rozbij jak niechciany dar. Do naczynia to wrzuć jak najdroższe prezenty. Wrzątkiem uwolnij smak w nich zaklęty. A gdy po chwili zmieszają się specjały, herbata gotowa, a zapach jej wspaniały. Zida poniosła filiżankę gorącego napoju ku górze. Babciu, mam dla ciebie herbatę waniliową. Mam nadzieję, że ci zasmakuje, szepnęła Zida, stawiając filiżankę na ozdobnym stole. Rudowłosa kobieta spojrzała na nią z wdzięcznością, gdy Zida siadła obok niej i pogrążyły się w magicznym smaku herbaty. A świat wokół nich wypełnił się wyjątkowym aromatem wanilii, miłości i przyjaźni. Gdy na świat przyszedł syn, radość młodych opowiadaczy była niezmierzona. Chłopiec zaś rósł szybko i zdrowo. W odległej przyszłości, gdy opowiadacze zostaną babcią i dziadkiem, obdarzy ich cudowną wnusią, która zostanie największą opowiadaczką w znanej nam historii. Chłopiec będzie jej tatą, ale on sam nigdy nie zazna magii tworzenia opowieści. Nie znaczy to jednak, że nie był on istotą wyjątkową. Był, jak każdy z nas. A pewnego razu miał swoją własną, wyjątkową przygodę świąteczną. Kochał kosmos, a jego serce tętniło rytmem gwiazd, gdy patrzył na ogrom migających punktów na nocnym niebie. W przeddzień trzeciego dnia świąt, gdy niebo rozjaśniały gwiazdy, a księżyc rzucał swoje srebrne światło, zauważył niezwykłe zjawisko na niebie. Nad miastem eksplodowała tajemnicza gwiazda, pozostawiając po sobie magiczne smugi światła. Chłopiec pełen ciekawości zapragnął wyruszyć na wyprawę w kosmos, by odkryć tajemnicę tego niezwykłego wydarzenia. Gdy tej nocy zasnął, przyszedł tajemniczy sen. Zbudował z marzeń rakietę, dodał do niej odrobinę magii i ruszył w przestrzeń kosmiczną. Przemierzał wszechświat rozświetlony niezliczoną ilością słońc. Podczas tej kosmicznej podróży odkrył magiczną planetę, gdzie gwiezdne kwiaty świeciły jak najjaśniejsze diamenty, a powietrze było nasączone zapachem wanilii. To było miejsce, w którym radość tkwiła w każdym kącie, a magiczne stworzenia tańczyły w rytm kosmicznej symfonii. Za pomocą magicznej rośliny, która rozwijała się tylko w tym magicznym miejscu, tata dowiedział się, że zapach wanilii jest kluczem do odkrycia radości w kosmicznej przestrzeni. Ta przygoda na magicznej planecie nauczyła go, że radość można znaleźć wszędzie, nawet w najdalszych zakątkach wszechświata. Spotkał tam również parę dziwnych stworzeń. Były to księżycowe koty, które bawiły się mglistymi gwiazdami. Koty pełne mądrości przekazały mu, że radość tkwi w zdolności do cieszenia się chwilą, nawet w największych kosmicznych tajemnicach. Chłopiec wrócił na swoją planetę, niosąc ze sobą radość i energię gwiazd. A podczas świątecznego obrzędu, gdy magiczne światła migotały w salonie, opowiedział swój sen. Zapalił symboliczną świecę radości, a cała przestrzeń wypełniła się jasnym blaskiem. To było święto dla serc, gdzie radość sprawiała, że każdy czuł się tak, jakby podróżował przez gwiazdy. Mamo, tato, chciałbym podzielić się z wami tym, co odkryłem w kosmicznej przestrzeni. Była to magiczna planeta pełna gwiezdnych kwiatów i zapachu wanilii. Radość tkwiła tam w każdym promieniu światła. Mama, opowiadaczka, spojrzała na niego z ciekawością, zachęcając go do kontynuowania opowieści. A potem spotkałem księżycowe koty i one nauczyły mnie, że radość jest w chwilach teraźniejszych. Wszędzie można ją znaleźć. Tata skinął głową, zaintrygowany opowieścią syna. No, to brzmi jak niezwykła podróż.
Jakie jeszcze tajemnice odkryłeś? Chłopiec uśmiechnął się, czując, iż rodzinne ciepło otula go z każdej strony. Najważniejsza tajemnica, którą odkryłem, to to, że radość jest jak gwiazda w naszych sercach, zawsze gotowa rozświetlić najciemniejsze chwile i że dzieląc się nią z innymi, tworzymy magiczną symfonię, która ożywia wszystkie serca. Rodzina siedziała razem, otoczona blaskiem świątecznych świec, dzieląc się wzajemnie radością i ciepłem. W tym magicznym momencie każde serce tętniło zgodnie z rytmem gwiazd, tworząc własną, unikalną opowieść o miłości, rodzinie i radości. A wiele lat później chłopiec, sam będąc już tatą, postanowił przekazać radość swojej córce. Zaproponował jej wspólną wyprawę na magiczną planetę, by mogła ona osobiście doświadczyć tego niezwykłego miejsca. Córcia, wówczas ledwie kilkuletnia, z oczami pełnymi podziwu, nie mogła się doczekać tej przygody. A gdy zasnęła, zobaczyła rakietę. Tę zbudowaną wiele lat temu z magii snu jej taty. Tata również był w tym śnie. Rozbudowali ten pojazd kosmiczny z marzeń, odwagi i wspólnego entuzjazmu. Razem wsiedli do niej, a tata kliknął przycisk, otwierając portal kosmicznej podróży. W jednej chwili znaleźli się na magicznej planecie, gdzie gwiazdy świeciły jasno, a zapach wanilii wypełniał każdą cząstkę powietrza. Dziewczynka biegała między gwiezdnymi kwiatami, chwytając każdą iskierkę radości, która unosiła się wokół. To miejsce było jak kraina z bajki, gdzie nawet najmniejszy uśmiech mógł rozświetlić całą planetę. Tata obserwował z dumą, jak jego córka odkrywała tajemnice radości w najbardziej magiczny sposób. Wśród tańczących stworzeń i migoczących gwiazd oboje spotkali księżycowe koty, które z radością przywitały ich na swojej magicznej przestrzeni. Koty podzieliły się swoimi mądrościami o sztuce czerpania radości z chwili obecnej, uczyły, że czasem to właśnie drobne momenty są najważniejsze. Tata i córka zanurzyli się w tej kosmicznej symfonii radości i tata przypomniał sobie, jak cenne są chwile spędzone razem z najbliższymi. Uświadomił sobie, że radość płynie z miłości, dzielenia się i doceniania każdego unikalnego momentu życia. Gdy wrócili na swoją planetę, sen się skończył, a dziewczynka podzieliła się swoimi doświadczeniami z rodziną w trakcie świątecznej kolacji. Opowiedziała o gwiezdnych kwiatach, księżycowych kotach i magicznym zapachu wanilii, który wypełniał kosmiczną przestrzeń. Wspólnie zapalili symboliczną świecę radości podczas świątecznego obrzędu, a cała przestrzeń wokół nich rozświetliła się blaskiem, jakby gwiazdy przywitały powrót dziewczynki i jej taty. Dziadkowie spojrzeli na siebie zaskoczeni, tata zaś uśmiechał się pod nosem. On także miał ten sen. Rodzina zrozumiała, że radość jest jak niekończąca się opowieść, która rozwija się w naszych sercach, kiedy dzielimy się nią z innymi. Święto stało się dla nich czasem, aby odkrywać magiczne tajemnice wspólnie, w miłości i w zrozumieniu. Gdy ostatnie akordy świątecznej muzyki rozbrzmiewały wokół, a symboliczna świeca radości wznosiła się wysoko, rodzina czuła, że są połączeni nie tylko miłością, ale także wspólną radością, nadzieją i pokojem, które rozświetlały ich drogę, podobnie jak gwiazdy na nocnym niebie. I tak zakończył się kolejny magiczny wieczór w świątecznej podróży przez kosmiczne zakamarki serc. Tak właśnie chłopiec, który dorósł i został tatą, zrozumiał, że radość jest jak gwiazda, zawsze dostępna na nocnym niebie naszych serc, czekająca na to, by odkryć ją w najmniej spodziewanych miejscach. To uczucie, które rozkwita w nas, gdy dzielimy się nim z innymi, tworząc magiczną symfonię radości w sercach tych, którzy słuchają. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla syfskich. Koniec! To wszystko, pa!